Prywatnościu, ciekawe, czy są jakości. Mm. O, wyłącz Facebooka i przejdź na, nie przeszkadzać na Discordzie, bo od jakiegoś czasu nie mam ustawionego tego, żeby nie Rybo. przychodziło na te SMS-ki. Powód jest bardzo głupi, jak się nad tym zastanowię, ale stwierdziłem, że to Powód jest jest typ, bardzo bardzo głupi, jak że jest typowy jak dla mnie. Uwielbiam, że twoje kamerki to jest ten, to są screeny z Nisekoi. Nie widzę żadnego problemu. Ja też nie. O czym ja mówię? Jakości? Znaczy, Wszystkie są. jakości są, tak. Jakoś my zacząłem mi wleciała z głowy. Nie, żeby to było cokolwiek nowego. O Boże, powiadomienia są. Ostatnio ten bot ma różne problemy z powiadomieniami, więc jestem odrobinę wręcz zdziwiony. Naprawdę? Znaczy, potrafi trochę kazać na siebie czekać bardziej na tej zasadzie. Cześć, Sebastianie. Czy Sebastian? Jeszcze sobie wodę szybko naleję. No ja zupę jem. Dobra pora na zupę, wiem. Cześć, Itsuro. Cześć, to gdyby był czwartek, to to w jakiś specyficzny sposób, ale wyjątkowo się Ajajaj. powstrzymam. Teraz to się nazywa gra anime. Jeszcze raz, co my ostatnio robiliśmy i czemu kompletnie nic nie pamiętam, a wiem dlaczego, bo nie było streamu przez jakieś 5 lat. No, ostatnio zaczęliśmy grę, dotarliśmy do tego miejsca, w którym była ta kulka, która teraz wisi nad twoją głową, która może strzelać. I musisz udać się do drzewa, do Spirit Tree. Mapę sobie możesz wyrzucić i powinieneś mieć cel wyświetlony na mapie. Nie jestem w stanie zaprzeczyć, że widzę, w którą stronę mam się udać. To jest tylko bardziej kwestia przypomnienia sobie w ogóle co jak. Dzięki. Można atakować. Tak, to są z tego ci wypadają Aha. punkty do abilitek, kapeki i energię, jeżeli ci brakuje akurat. To takie tutaj jeszcze świeczki. Powiedzmy. Cześć, Damian. Przynajmniej nie agresywne, cześć, dzień dobry. No i można z nimi wchodzić później w jakieś inne interakcje, jak będziesz miał odpowiednie umiejętności do tego, ale nie wyprzedzam faktów. Pewnie się jeszcze dowiem tego czasu. Blub. Czy ja mogę... Aha. Nie wiem, czego innego się spodziewałem w sumie. A tak, ty już masz ten, ty już sobie wykupiłeś umiejętność, że możesz rekindlować już powstałe linki, przez co możesz po prostu zapisywać w tym samym miejscu, w którym masz postawione i to ci nie kosztuje bodajże. Coś tam wykupiłem? No. Nie, serio, to było na zasadzie, wiesz, film był jakiś czas temu i to tak naprawdę na Ori było jakieś 20 minut może. O, Tripus, super. Życzę ci dobrej zabawy przy tej dobrej grze. Dobrej grze, ZX. Dobrej grze. Wybierz jedno. No i tak tutaj na hardzie dostajesz chyba dwa razy więcej obrażeń. Zauważyłem. Normalnie byś pewnie dostał jeden punkt. Cześć, Biki. Cześć, Briki. Skąd ta marudna mina? Poza tym, że nie gram w X7, czyli najgorszą część X-ów, jaka istnieje. Czy mógłbym nauczyć się robić proste skoki? Czy to już przerasta moje umiejętności dzisiejsze? Nie, on jest. Ten skok jest zwodniczo często ten. Nie wychodzi za pierwszym razem. Trochę kwestionuję, ale... Nie to. I
nic, bo wydaje mi się, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że jak to czerwona poświata jest wokół przeciwnika, to znaczy, że jest w zasięgu. Ale to nie wiem, czy to jest to, czy po prostu wtedy będzie atakował. Wydaje mi się. Zastanawiam się, czy da się to w ogóle jakoś zdjąć, ale chyba z moim obecnym zakresem rzecz niekoniecznie. No ale witam serdecznie. Chodaj, tu zabiegł. Hej, na razie chcę to zniszczyć. Bo na pewno coś tu będzie. Masz ability point? Soul Link tworzy przytrzymując ten kółko, czy tam B. To Soul Linki chyba coś zużywały, right? Znaczy energię, tak. Z tego co pamiętam, to te... To tutaj odnawiać się energię i HP-ki i tutaj nie wiem, czy nie możesz też... Sobie no, przypomnij, które drzewko co. Jedno jest ofensywne, drugie jest eksploracyjne i trzecie jest mobilnościowe. Bo czekaj. Zacząłeś iść tym mobilnościowym. No bo to na pewno było taki, powiedzmy, quality of life bardziej, a to było ofensywne. No to chyba na razie pozostanę przy tym mobilnościowym, bo nie wygląda to tak, żeby rzeczy miały blokować. Nie możesz, teraz nic tam, nic sobie wydać? Dwa punkty. A mam jeden. To jest dobra umiejętność, moim zdaniem. To, że możesz sobie przywrócić jedno na HP przy Soul Linku. Tak, to jest pierwszy Ori. Sus Amogus. Ew, Among Us. Co to 2020? Mongus. Tam coś jest i bardzo się tego nie dostanę. O Boże, pamiętam. A jedno. Pamiętam, te kłody mi przypominają, dlaczego ostatni stream zajął tyle, ile zajął. Nie wiem, o co się chodzi. Nie. Nie. Dobra, tak sobie. Dobra, jak na to wskoczę, to się zwala. Ja to mogę przesunąć. Nice. Aha. Czy tu coś będzie? Tak. Keystone. Używane, żeby otwierać speed gate. I każdy wymaga innej liczby keystone'ów. Speed gate'y co? Zakładam, że jakieś takie rzeczy, które będą mi blokować dostęp do naszych lokacji albo coś w ten deseń? Tak, one zazwyczaj te keystone'y są właściwe dla jednego jakby obszaru małego. Aha. Więc już nie musisz się przejmować, że one są jakoś mocno rozrzucone. Zazwyczaj jak masz Spirit Gate, to jakoś wokół niego da się znaleźć korespondujące keystone'y. Aha. No to chyba możesz normalnie skoczyć. Wolnie ryzykować. No duży zapas masz i to jest kolejny keystone. To chyba do tego, do tych dolnych drzwi potrzebujesz konkretnie dwóch. Przeciwnicy się spanują? Po chwili chyba tak, czy jak tam odejdziesz na jakiś dystans. Kurkwa. Nie wiem, ostatnio mam jakiś idiotycznie duży problem z widzeniem ataków i mnie to zaczyna niepokoić trochę. Czemu to się tak mówię? Czemu ja się znowu w topie dzieję, jak idiota? Buja się, bo może jest taki fajny efekt graficzny. Nie pamiętam już, jak poziom trudności wpływa na ilość apteczek wypadających z przeciwników, ale chyba... Imbifo takich w X-ach? Właśnie nie pamiętam. Chyba przechodziłem tę grę na hardzie. Hehe. Apteczki na Extreme XD. Au. To jest na zasadzie, że wiesz, ja niby to widzę, ale, ale jednocześnie mam wrażenie, jakbym tego nie widział i to jest takie... Po prostu słuchaj, Shinji, starzejesz się i refleksje już nie są te same. No wiem, niestety, na to się nic nie poradzi. Jak dobrze wiesz, musisz mieć 5 lat, żeby mieć najlepsze refleksje, a później to już...
masakra, katastrofa, nie da się. Nie wiem, no. Jak byłem jeszcze młodym dzieciakiem i w ogóle to było dużo lepiej. Ja i Krzyś na XT nie przychodziłem, nie zamierzam. Czaj, naprawdę nigdy nie przychodziłeś i Krzyś na XT? Nie. W sensie, wiesz, próbowałem, ale nigdy nie przeszedłem. No nie wierzę, że przeszedłem, no Boże. Nie, nie wmówisz mi, że ja kiedykolwiek przyszedłem i coś na Extreme, bo nie przeszedłem. I mean, nie wiem, no i X6 na Extreme nie była aż taka straszna z tego względu. Znaczy, abstrahując od tego, że ty ogólnie same gry nie lubisz, tak? Ale nie przypominam sobie, żeby miała jakiś taki wielki problem ze sobą jako ten. Jako, że poziom trudności na to aż tak wpływał niby. Bo tam na górę wydaje mi się, że nie skoczę. Przynajmniej tak to wygląda, że nie dam rady. Ostatnio przecież próbowałem się, bo ja ci mi to nie wychodziło. Mam nadzieję, że zaraz sobie znajdziesz jakiś kryształek z energią, żebyś mógł sobie save'a zrobić. Zapytałbym, czy we mnie nie wierzysz, ale potem co osoba pokazuje, to miałbyś rację nie wierząc. Spirit Caverns. Uważaj! Wydaje mi się, że niedługo powinieneś mieć pierwszy upgrade do energii. Powinieneś mieć dwa sloty zamiast jednego, to ci trochę pomoże. Powinno. O, tam jest kryształ. Jak tam do niego dotrzesz, to możesz sobie save'a zrobić. Tam prawej? Tak. Tylko ten musi to zniszczyć najpierw. Dobra, i teraz możesz sobie zrobić save'a. Daj kulkę. Dobra. Git. Game of save'u. Jeszcze jakby dostać coś, co mnie wyleczy, to już w ogóle byłoby super. Dostałeś jedne HP-ki przed chwilą. Tutaj powinieneś mieć jeszcze jedne. No, no i dobra. Dobra, tutaj jest kolejna dama, przez którą nie przejdę. Idź się jeden na hardzie. Przykro mi. Będę mówił, że im przykro każdemu, kto twierdzi, że Gavik 7. Czy druk? Co nie? Będę szkolował tak jak po wszechczasy, no co poradzę. Okej, czyli musimy znaleźć jakiś fragment niby. Chyba nie mam żadnego. Nie. Masz zero, ale przynajmniej możesz zobaczyć, jak one wyglądają. No coś jest, ale... Musimy to jakoś bardzo dookoła obejść. Chyba? Nawet nie widzę do końca, no, jak. No ja chyba wiem jak, bo tam masz... Widzę chyba. No no. Suffice to say, teraz chyba nie wiesz, żeby tego zrobić. I mogę sprawdzić zresztą. Oznaczałoby to, że muszę tam wrócić. By the way, zrespił się ten kryształ z energią, więc możesz chcieć go zebrać. Bo takie rzeczy też się respią. No i to bardzo pomaga, bo masz kolejnego save'a. Mógłbym grindować. By the way, jak coś zrobisz i się cofasz do save pointa, który sobie stworzyłeś. Aha. To możesz chcieć go rekindlować po prostu, żeby swój postęp zatrzymać w tym. On nie kosztuje energii, rekindling chyba, z tego co pamiętam. To sprawdzę teraz. Tylko... czekaj, bo to było aż tam. A, to było tutaj, czyli musiałoby nie być tej toksycznej wody. Jest. To do Oriego były tylko... Nie wiem. Powiem szczerze, że nie wiem. Ja też nic nie wiem. Ja o nim wiem tyle, co do tej pory przeszedłem i co mi sobie mówił. Wszędzie gra zdalnie na światło. O,
Możesz sobie od razu kupić umiejętkę w tym. No, nie kosztuje to energii. Nie mogę się doczekać na dodatkowe umiejętności. Czekaj, bo chyba... A, daj. Przebyliśmy to ostatnio, bo zastanawiałem się, gdzie przegapiłem drugi skok. No. Ciekawe. Co ciekawe, jeżeli byś najpierw odblokował tego double jumpa, znaczy triple jumpa, czy miałbyś double jumpa z automatu? Bo double jump jest wymagany, żebyś miał tą umiejętność, więc bez double jumpa nie możesz. Był wymagany? Możliwe. No, na pewno było. Czy już to nie wrócę? Chuje. W chwili obecnej? Nie. Chuje. Chuje. Dawaj. Tak. Spec od niemożliwych skoków. I know, daj. To nie wydaje się. Mhm. Kurde, ograłbym sobie pierwszego aksjoma w sumie, tak jak sobie pomyślę. O mój Boże, masochista. Nie, na aksjom jeszcze nie byłeś tak odłożą. Mój klient napisał, że idzie się zdrzemnąć, że jak go nie będzie do wpół do ósmej, to go nie ma. Aha. Na ligę, jak coś. Wow. Zastanawiałem się, czy to może coś się robi, ale nie wygląda. Chyba chciałbym tu nie umrzeć, przede wszystkim. Okej. Okay. Jeżeli teraz sobie zrobię tutaj save'a, to odnowię sobie HP'ki, right? Tak, będziesz miał jednego HP'ka więcej. O, w ten sposób. Nie podoba mi się pozycja, w której jestem, trochę. Pod względem tego oponenta. Dobra, radę. No i masz pełne HP-ki. Tak? Mam? Czej, co ja teraz padłem? Nie wiem, czy nie atak tego przeciwnika? Czej, to mi zdaje teraz pełne HP-ki? Bo on ci zdaje dwa obrażenia. Ma to sens. Jezu, myślałem, że już to zniszczyłem! No. A teraz to już naprawdę wpadłem w czapeletko. Czy planuję? Niekoniecznie, nie czuję potrzeby. Bardziej to jest dla mnie w ramach Extreme, to są takie ciekawostki, bardziej niż cokolwiek. Nice bait. Mate. Oj, mate. Oj, jaciki, wanker. Nie, to duchy. Nie mogę skakać. Drzewko. Co to jest światło? Musisz wypełnić swoją mroczną duszę światłem. Nie więcej. Czyli mogę teraz skakać po ścianach. A, tak. To jest standardowo. I dostałeś kolejną jednostkę energii. Jak rozumiem, oznacza to, że mogę tylko po tych pionowych ścianach skakać? Tak, 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 tak. Gadam. No ale jak widzisz, masz praktycznie... Możesz przemierzać pionowe ściany tak długo, jak są, wiesz, pionowe. Aha. Znaczy, to nie jest jakiś wall jump, który cię bardzo wybija w bok, bardziej właśnie do góry. No jasne, po prostu się zastanawiałem, czy mogę po suficie, bo... Co ja właśnie zrobiłem? Wpadłeś w te. Znaczy to widzę, tylko zastanawiam się bardziej, dlaczego ja to zrobiłem. Zresztą... Nie pytaj mnie! Nie, to na pewno nie skoczę. No i są linki, mają swoisty cooldown. Żeby nie było, że używać ich zbyt często. No bo twórcy na pewno się spodziewali, że będą są linki wykorzystywane chociażby do leczenia. Po prostu. Zwłaszcza, że o ile pamiętam, część samuraju.
O ile pamiętam, to w drzewku umiejętności masz możliwość, żeby wykupić umiejętność, która daje ci leczenie za 2 punkty HP przy Soulinku. Mhm. Czy da się tu wskoczyć? Nie. W sumie ten skok można by na początku już zrobić, chyba. Ten chyba tak, no. Chyba tu nie wskoczę, nawet nie będę próbował. Spóki. Chyba to są, zgaduję, że sensu stricte przeszkadzajki. Okej, okay, nice. Nie zaraz wracam od mesy. Zależy od zupy. Spoczko. Przestań się bałem, że w pierwsze się coś tam nie zabije. Nie pytanie, czy ja mogę walljumpować do takich małych? Powiesz mi tak. Gaz zapisany. Niepokoi mnie to trochę. Opa! No to jest takie... Au. Okay. I mean, tak? Spodziewałem się tego, ale... Co? Nie wiem. Zaskocz mnie. O nie. Czy jestem? Aha. Jest kolejny ten. Kolejny... Keyblade Keystone. Keyblade. Proszę, nie teraz możesz tu wskoczyć. No i mogłem też po prostu stąd wskoczyć, jak jest. Samo jest. Boże! Ajajaj. Ajajaj. No to już to mi trafi, by the way. Czy zostali przeprogramowani? Wydaje mi się, że w komiksach zostali przeprogramowani. Albo mi się to źle wydaje. A ja głowy nie dam, wiesz co? Mhm, sensowne. Zwłaszcza, że no, póki masz energię, to możesz sobie robić save'y tak naprawdę gdziekolwiek. Póki masz energię, oczywiście. I masz map stone fragment, więc możesz sobie... A stone mieścić. Było tam na dole bodaj? Nie? Nie? Nie, to było... Tam po prawej stronie, gdzie masz ten... A, jasne. ...ślepy zaułek. To ja źle pamiętam. Nie, ja bardzo, bardzo dobrze znam tę mapę. To ale. Duże ilości na raz przejścia jego. Okay. Ja, tu jest ten mapstone fragment i dzięki temu obokuje trochę tej mapy ci się odblokowało, no. Przy czym wydaje mi się, że to nie jest wszystko. Mam ochotę właśnie coś zrobić po obłokatu. Najmniej nie są to przyjemne rzeczy. Ty, no ciekawe czemu. Ty, no ja nie wiem. Jakieś dziwne herezje prawie. Co nie? Okej, tu mamy kolejny keystone. Aha, tylko najpierw się zastanawiam, czy mogę coś tak, jeszcze... Tak, tak, pewnie. Walljumpem ogarnąć. Bardzo mi się podoba to, że poszczególne lokacje są swego rodzaju color-coded w tej grze. Aha. Color-coded motywy się zmieniają, tak jak teraz przychodzisz z Sunken Glaze do Spirit Caverns, no to te są bardziej takie... w
w zimnych kolorach utrzymywana jest inny motyw. Jak wchodzisz do Spirit Cavern, to się od razu robią te barwy cieplejsze i muzyka się zmienia. Kurde. Nie, chyba się nie da. Chyba postać. Zawalno wykręcam. Ja powiedziałbym zero, pod warunkiem, że Enigma ci, i że Enigma i Shuttle nie spartolą sprawy. Hech. No nie, w najgorszym wypadku po prostu stracisz wszystkie upgrade'y, no co za wielka strata. Znaczy też nawet nie wszystkie, tak, bo zero nie ma do wszystkiego dostępu przecież. Czy ktoś tu fanem Mega Man DOS? Ha ha ha. Fat chance. Nie grałem nigdy w DOS-owe. U nas na informatyce pamiętam, że były. Jezu, naprawdę? Tak. Jak? Chuj. Ula. No trochę Monka jest. Bo czekaj, tam na tu chyba niewiele mi tego. Jak pójdę, ale zerknę. Możesz zobaczyć. A i w najgorszym wypadku mam jak wrócić z Łodża. No, nie z Łodża, tylko z tym. No. Ja nie mogę tu iść. By the way, jak ten zrobisz zapis na tej studni, to odnawiać chyba HP i energię. Jak mówisz? No, wszystko ci odnawia. Jestem w stanie potwierdzić zaistniałą rzecz. Trochę loru. The plot. Weź się powiesz, jak ktoś uwierzy, że gram w to dla fabuły. Tak, to jest praktycznie miejsce, w którym osiedliła się ta rasa, z której pochodzi grubasek, który nas na początku wychowywał, powiedzmy. Mm-hmm. Nie podoba mi się to, co tu widzę. Blackwood Barrels. Realnie cała ta ciemność mi się nie podoba. Czym jest Child of Light? Bo ja kurde kojarzę tytuł. Znaczy ja tytuł też kojarzę, TBH. A by the way, jeżeli chcesz to zwiedzać, to polecałbym ci zrobić zapis na początku, chociażby po to, żebyś nie musiał oglądać tych cutscenek jeszcze raz. Tak? Stań sobie poza tą kładką i powinieneś móc na tym... Chyba, że... A? No dobra, nieważne. Ty możesz na sobie zrobić co chcesz. Tak, to był za mały skok, żeby to zrobić. Civic back... Nie, dlaczego back city? Au. Znaczy, jeżeli Shinji uzna, że to jest back city, to ja oczywiście ten przestanę, ale... Jeszcze nie. Mam wrażenie, że dobrze rozróżniam backseating od Quality of Life Enhancements. Wydany przez Ubisoft RPG z elementami Metroidvania i RPG-owym systemem walki. To brzmi interesująco, not gonna lie. Au. Wiesz co w tej chwili powiedzieć, prawda? Tak, tanie. Nie. Zaraz precyzuję, co mam na myśli. Ten skok wydaje się do zrobienia. O mój Boże! O! Powtórzę, ten skok wydaje się do zrobienia. Znaczy, no możesz próbować, you know. Test? O! Zrobił to. Absolutnie fajnie. Czy coś ci to da? Nic. O, nie możesz zapisu linka w niebezpiecznej strefie. Odej strasznie wolno wykręcasz, tak to ujmę. Aha. Więc sporo takich skoków, które w X-ach by się dało zrobić jako wall jumpy, tutaj nie przechodzą. Po prostu. No, ale wydaje mi się, że to jest intencjonalny design. Znaczy, wiesz, no ja nie wątpię, że to jest zamierzone, tak? I przeskoczenie tutaj ewidentnie dużo mi dało.
satysfakcję, że zrobiłeś ten skok. Tak. Czekaj chwilę, muszę coś sprawdzić. Nie mogę sprawdzać z tego poziomu umiejętności, jakie są dostępne PD. Nie, musisz to zrobić na tym. Na Soul Linku. Ale. To jest. Mówimy tu o Shinji. Ja wierzę, że byłby w stanie zrobić coś takiego. Au. Nie wiem, co masz na myśli. Przecież to nie jest tak, że kiedyś mi się udało coś podobnego w Axiomie zrobić. Nie da się zrobić tego skoku. Nawet nie próbuj. No nauczyłem się, że tobie nie można mówić, że coś jest niemożliwe. Znaczy mówić można, ja nie zawsze po prostu się do tego zastosuję, no. Mówić to można różne rzeczy, ale... Przysięgam, gdybym tym dostał. Znaczy się, czy w tych rozświetlonych miejscach nie możesz sobie solinka postawić? Właśnie, też się zastanawiam. Dlatego chciałem tam spać, ale trochę mi nie pykło, że się tak wydarzy. Znaczy nie wiem, czy przy tym grzybie nie mógłbyś. Bajuję, może ty normalnie spać, czy naciskając drugi skok. Bo to jest taka gałąź, której można. O, tutaj w tym miejscu? Aha. No okej, okay, da się. Możesz sobie przy okazji obitki sprawdzić, bo chciałeś. No teraz już nie. Znaczy, już nie. Pan wiesz, tam wrócisz. Dobra. Czy ja pod... Nie wiem. Mogę potem jumpować. Tak. A, bo z tej strony nic nie ma. Mhm. Dużo jest tych poblokowanych rzeczy z tego, co widzę. Mhm. Znaczy, domyślam się, że to jest na zasadzie po prostu nie powinno mnie tu być w tej chwili, ale... Czemu ja to zrobię? Ja ci nic nie powiem, zresztą nic ci nie będę mówił. Zwiedzaj. Czy mogę zacząć myśleć, wykonując akcję? Polecam. Ja też, to jest najgorsze. Jest to niewątpliwie dobry pomysł na to, żeby uniknąć otrzymywania obrażeń. Nie wiem, bo byłem wyrąbane. Graj jak chcesz. O, Krzysztof. Wow, udało ci się zrobić save'a jeszcze tutaj. Ześlizgnął się. Trochę. Tak. Czy mogę w dół spojrzeć? Mogę w dół spojrzeć. Jakbym kogoś nie lubił, to bym powiedział tak, rób X5 na Xtreme bez subtanków i hardtanków. Jakbym kogoś nie lubił, to bym mu powiedział tak, graj w X5. Okej. Okay. A, czyli z tą kulką. No. Aż się zastanawiam po prostu, czy on nam coś blokuje jako tako. Mam wrażenie, że jestem z nią wolniejszy. Tak. Czyli pewnie nie będę. Pewnie nie będę mógł po prostu sporo rzeczy robić. Nawet nie wiedziałem, że on tam jest akurat. Chciałem strzelić tego po prawej. Ability point. Wydaje mi się, że teraz możesz... Powstrzymam. Stule pysk. Pick up leco do jego strzelacza. Pomykanie przed naładowaniem. To wymaga dwóch. Czyli na razie mi się... Powiedzmy... Nie chcę zerknąć, co jest. Tak. Cza, 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 cza.
Okej, okay, czyli tak zwana kompletna wyjebka. Nie jest gadań. Możesz, jak to masz tą kulkę. No, właśnie chciałem powiedzieć, że pewnie nie mogę wolżą powiedzieć. Czy jak mam tą kulkę, to też przy okazji te platformy albo są widzialne, albo w ogóle są. Jedno z dwojga. Są, po prostu w ogóle są. Jak nie masz tej kulki, to ty nie możesz w ogóle na nich ten stanąć, z tego co pamiętam. One się materializują wtedy. Jezu. Dobra, żyjesz. No i oczywiście te jasno-niebieskie wszelkie twory się dematerializują wtedy. Rozwała mnie, że masz keystone z tamtej lokacji. A czemu nie? Aj. Oj. Unlucky, jak to mówią? Kulki, bez... No tak, tutaj... Może jednak? Dziękuję. I pewnie to zauważyłeś, ale zwrócić na to uwagę jeszcze, że każdy poziom, jakby każdy ability point odnawia ci HP i energię też. Aha. I mean, odnawianie rzeczy przy level upach to nie jest oczywista rzecz. No, nie jest. Przekonałem się o tym wczoraj z St. Journey. Znaczy nie, wiesz, St. Journey. St. Journey jest akurat, tylko ja byłem tak do tego przyzwyczajony, że jak po tylowej walce z Vacuum Pitchekpa, to myślałem, że mam ten poziom i takie... Wait a minute. Hola. O, bardzo dobrze. Very good. To jest bardzo dobry ten protip z tym i z energią, że jak masz maxa i widzisz przy sobą kryształ, no to po prostu... To nie zleci do mnie, prawda? Mhm. Nie, ale spójrz. Bez tego widzę. Czy to... No tak, no bo to światło od tej kuli ci tam dematerializuje. Te platformy. Ale one są statyczne jakby. To nie wygląda dobrze. Cześć, Xon. Yo. Czyli w to nie mogę strzelać. Nie wiem, co jest tam na dole. Mnie zazwyczaj drzemki bardziej przeszkadzają niż pomagają, if I'm being honest. A tutaj? Tak sensu? Też nic nie ma. Czy to jest wszędzie kolce, czy mi się wydaje? Już powiem tak, są... O! Aha. Czekaj, czy ja to... A, okej, okay, czyli tam gdzie się świeci, to chyba mogę stawać. No to jest taka... No. Nie, to już nie. Znaczy... Chyba to akurat było głupie. Nie wiem, czy nie chcesz spróbować tutaj podejść z kółką. Czy to coś zmieni? Na pewno nie. Okej. Wow, byłem pewien, że oberwiesz tego. Same. No nie! Nie masz tego magnetu. Wow. Boże. Okej, okay. We made it, ale bez kulki. Nie, mamy kulki. Ona się pojawia, it's fine. Oh.
Coś sobie lata. No, blisko, że to ambewo. Nie no, not even close, baby. No. Skoczenie na tą platformę też nie było na blisko. I teraz dopiero odblokowałeś się, te drzwi. Aha. No, Twitter ma jakąś awarię dzisiaj. To prawda. Ale wydawało mi się, że już naprawili. Jeżeli nie, to trochę słabo. Tak, ma. Czy ta kulka mi teraz zniknęła? Czekaj, bo on się zrespi zaraz. Jak gdzieś sta... Okej. Okay. Jak gdzieś staniesz, to powinna ci się zrespić po prostu. Teraz chyba możesz ją podnieść. Kurwa. Nie, ale jak ładnie wylądował tam na dole, nie na kolcach. Co nie? La, 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 la. Dajcie mi tam wrócić, proszę. Okej, to skoro to już mam. Jeszcze tylko trochę i będę miał kolejny ability point. Jep. Zostało ci już naprawdę dużo. Widzę, co się tam na górze dzieje i bardzo mi się to nie podoba. Jednocześnie mam wrażenie, że będę bardzo żałował, jeżeli tam nie pójdę. Szkoda, że nie masz żadnej kurczę energii, to byś sobie zapis zrobił. Gdyby tylko była w pobliżu jakaś, co nie? Na przykład tam na dole. Kurwa. Ej! Okej, okay, it's fine. A przynajmniej ten się nie spada w żadne kolce, nic takiego. No, o tyle. Co właśnie działa dokładnie? Nie podoba mi się to, co widzę. A ludzie. Znaczy... Ha. Nie do końca widzę, co tu mam zrobić. To jest mój główny problem. Spróbuję tam jeszcze raz wrócić i zobaczyć po drodze. Cześć Logos, Marcin. Bo powinny być co sobota, a to, że ostatnio były z tym problemy, to już inna sprawa. Dlatego nikt nie mówił. Och! Nienawidzę swojego życia. Dziwnie słabo wszyscy podgłoś sobie. Nikt chyba nie zwracał... Znaczy no... To, że nikt nam nie mówił, że coś jest nie tak, to nie jest żaden dobry prognostyk. Bo... Przysięgam. Wiesz co, pod... Zbluźnie, owszem, nie obchodzi mnie to. Aha.
Naprawdę czasami wolę skoki z Castlevanii NES-owych niż takie. Bo wiesz, jak skacze też. Sprawdź, Marcinie, czy nie masz playera Twitchowego ściszonego. Dobra. I porobione, bardzo dobrze. A, bo to drzwi nie jest. Mhm. Zastanawiałem się właśnie, co ja tej niby mogę gadnąć takiego. Jedna rzecz mnie ciekawi bardzo. Ale dobra. No i dobra, w ten sposób sobie cały dungeon rozświetliłeś. Wiesz, na czym polega mój główny problem w tej chwili? Tak. Chciałbym móc zapisać. Gdzie miałem zapis ostatni? Tam na górze, w lewym górnym rogu. W sensie, o tam, widzisz? Nie, idę, widzę. A teraz możesz się już wszędzie dostać praktycznie bez problemu, bo jakby nie musisz nosić kulki. Aha. Każda ta niewidzialna platforma jest już widzialna. O! Ability point. Na bogów. Jesteśmy w Blackrod Barrows teraz, Marcinie. Trash Family Group. Chyba nie mogę tego wykupić, co? No. God damn it. Czy może być tak, że wymagają powiedzmy między sobą, że na przykład muszę odblokować coś się z... A. Wiesz co, jak nie widzisz nazwy umiejętności w drzewku, no to jeżeli... Znaczy nie, to bardziej jest kwestia, czy może być tak na przykład, że umiejętność z tego drzewka wymaga umiejętności z tego drzewka, po tym kątem patrzę. Wydaje mi się, że nie. Jestem niemal przekonany, że nie. Tylko z drugiej strony, jeżeli teraz nie mogę dawać punktów, to niedobrze mógłbym coś innego niby. No tak. To nie mogę. Zapisałeś w ogóle? Bo nie pamiętam, czy zapisywałeś tutaj. Nie, musisz przytrzymać B, żeby ten zrekindlować. O, i teraz dopiero masz save'a. Aha. Mogę niby wrócić tam na dół i posprawdzać rzeczy. Mhm. Czy czegoś nie gubię? Ale może nie tędy. Okej, dobrze. Nienawidzę swojego życia. Nie wiem, co wspominałem. W sumie, jak ty, możesz zrobić ten skok. W sensie? W sensie, no możesz spaść tak, żeby trafić akurat na któryś z tych platform na dole. No tak, ale to nie do końca jest, co chciałem osiągnąć. Mhm. Ty już za stick, co nie? Okej. Tak zdecydowanie bardziej komfortowo się czuję. Dobra, teraz czy tu coś jeszcze jest i dlaczego nie? Na pewno jest tutaj kryształ z energią. Tutaj mam pełno. Wydaje mi się, że tutaj było tylko to, co już zebrałem tak naprawdę i że nic więcej nie ma, ale... Co to sprawdzić, nigdy nie zaszkodzi, co nie? Może. Znaczy zaszkodzi o tyle, że będę musiał wracać po ten, ale... Gdzie moja ładowana ręczna armatka? Aha.
To zawsze jest to dla ciebie więcej trochę tego, więcej expa. Jak sobie przechodzić przez tę lokację znowu? No niby tak, ale wiesz, w momencie kiedy mam poblokowane rzeczy przez tego, przez brak umiejętności, to wydaje mi się, że to niewielka różnica. Czy po prostu możesz, nie wiem, na przykład odblokować te map markery, które by ci też bardzo pomogły w kwestii znajdziek. Aha. Bo... To wygląda, jakby się dało tu skoczyć. To jest tak irytujące. Zwłaszcza, że ja nawet widzę, że zahaczam o te ściany. O właśnie. Aj, wydaje mi się, że mogłeś teraz z niej odskoczyć. Mógłbym mapę zobaczyć. Chodzenie tam, gdzie każą mi iść zgodnie z celem? Oszalałeś? No na chuj. Pójdę sobie tędy. Nie pójdę sobie tędy. No, odblokowaliśmy tego wall jumpa tak naprawdę. Kurde. Myślałem, że się zmieszczę. Wydaje mi się, że mogłeś, gdybyś od początku był committed. Okej. Okay. A tak, teraz jeszcze tylko... Muszę to zrobić, tak jak pan Bóg przykazał. O nie! Rzucę czymś zaraz. Naprawdę. Boże, boże. Lol, ale co nie? O nie, jeszcze Krystian bomby, nie? Miałeś bombę! Nie ma, czy w ich sercie te skoki wychodzą mi dokładnie tak samo dobrze jak tutaj? Zanuciłbyś przynajmniej coś z jakiejś dobrej części? Mam wrażenie, że szybciej zrobię ten skok niż przejdę jeszcze raz przez te głupie losy. Dobra, zrobię takich pan był przeszkadza. I ten spike jumpy, co nie? Au! Uważaj, żeby cię nie robić, co tam. Nie! O, w nienawiści. Nie, ja zanuciłem ten, zanuciłem final stage'a z X5. Au. Zastanawiałem się, czy da się to zrobić na raz, ale chyba niekoniecznie. Chyba nie. Nawet zrobienie tego w ten sposób jest problem. Nie chciałem na to skakiwać! Dzięki. Działa. Thanks, Canons. Jest kanon slow market. Jedno. Gdzie to było? Tu na dole. Kurwa. Blisko. Co to kalambury, że blisko? Chyba tylko w Celestu umierałem częściej niż w Ori. Przez to, jak mało Ori cię każe za umieranie, to naprawdę to nie jest nic szczególnego w sumie. W sensie, no każe cię na tyle, na ile pozwolisz tej grze ukarać się, o, w ten sposób. No, tej dużej jest zależne od tego, jak stawiasz save pointy i tak dalej.
Okej, to zróbmy to jeszcze raz, tylko że powoli i spokojnie. Bo da się tutaj spokojnie wrócić po tych platformach, jestem przekonany. Chwilę później. Nie, nie da się. Nie no, da się, da. Few moments later. Cześć, Sylwia. Yo. Wiesz, że ostatnio w Sarah's Spirit of Justice jest super. Że kto, że ja? No ja to, kto mogłem mówić. No bo jest. Już niedługo jestem w połowie czwartej. Nice. Jak ci się póki co podoba ten Sodż? Wiem, że psioczył trochę na w czwartą sprawę. Czwartą czy trzecią? Czwartą. A, okej. Okay. Próbuję sobie przypomnieć, jaka była czwarta. Przedostatnia to była. No tak, przedostatnia. No, wiem, że narzekał na oskarżonego. Tyle powiem. Aha. Sodży jest spoko ogólnie. Markery czy... Nie, dobra, wezmę to. W sumie jak szybko tutaj się blokują rzeczy. Tu chyba ci się nie blokują właśnie. O mój Boże. Tutaj możesz zrobić całe drzewko od razu. Wiesz, na czym polega problem? No, to że wszystko... to dużo kosztuje. Nie, że to wszystko są chujowe rzeczy. Nie, powiedziałbym, że te, które pozwalają ci mapę, na mapie te zaznaczenia dać, są bardzo dobre. Aż wydaje mi się, że z tym też zaznaczają ci się rzeczy, które widzisz, ale których nie możesz wybrać. O, z tym ograniczeniem, z map markersami. Aha. Jak to fajnie byłoby mieć w tego energię, co nie? Imagine nie mieć energii. O, zobacz, to twoja energia. Ale nie da przeczalnie. Dasz. Ile dasz? Ulala. Chłopca zapierdala. No dasz, co się zowie. Cześć, czy ja to w końcu zepsałem? Tak. Tak, jak postawiłeś sublinka, to jest zawsze ten. Nie wiem, czego innego się spodziewałem. Co właśnie zrobiłem? Aha. Okay. Wiesz, jak to mówią? You must speed. Co, mi mamy jeszcze rację, wiesz? You did not speed enough. Aaa, w tym sensie you must speed, okej. Okay. Tak. Jeszcze raz. Gdzie były te dźwignie? To na dole? Tak, to na dole. Okej. Okay. Au. So close. Tak blisko, taka sofa, jak to mówią. Au. Zapomniałeś się dźwigni? Mogło mi się zdarzyć. Co nie, właśnie uwielbiam tego za to, jak ten movement jest zrealizowany. To jest coś niesamowitego. Ja, to mnie przekonało pierwszy raz, jak zobaczyłem trailery i to jakieś gameplay rywki, jak to jak Ori się rusza w tej grze. O tym, jak angielski ma... Co masz na myśli? Czy to, że różne literki mogą być w różny sposób wymazane w zależności od słowa? Pewnie, nie wiem, w polskim mamy różne zgłoski, które są wymawiane tak samo, więc close enough. Nice! BP, byty. Każdy se w Atlantic Ocean wymawia się inaczej. A, tak, klasyk. Ale to tylko 2C. A są słowa, gdzie są chyba trzy te same litery i każda wymawia inaczej.
Nie da się. Nie. Au. Au. Porąbały mi się oceany. Pacific Ocean. Tak. To jest ten, to o to chodziło, Pacific. Chyba tak. Najgorsze, najgorsze jest to, że to wygląda jakby tutaj na górę się dało skoczyć. Wow. Okej, okay, już przynajmniej widzisz, co trzeba zrobić. Obokowane ja osiągnięcie, Celtic Section. Symphony of Self-Destruction. Take a mortal man. Oops. And you die. Czuję się jakbym grał w The Gaia momentami. To nie był podobny segment w The Gaia. Aha. Na bogów. Zaraz zacznę grać krzyżakiem. Bóg chyba jest wygodny? Krzyżakiem? Ja w Origo grałem krzyżakiem, a nie mówię do Infold, jak mogłeś grać analogiem? You did it. Jak to dobrze mieć energię? You made it. Mogłeś się zgarnąć przed tym segmentem, by the way. A i tu się nie da wejść? Jeszcze nie. Oh yeah. Oh yeah. No, powiem tak, na szczęście masz ten mały zbiornik z energią oznaczony, więc możesz do niego wrócić. Będziesz pamiętać, żeby na niego wrócić, at least. Czekaj, trzymam strzałkę w dół. Czemu tutaj no? Cię nie wall-jumpuje wtedy? Mm. Czemu w ogóle strzałka w dół i skok to jest salto w tył? Nie wiem, bardziej może jakieś takie... ma to znaczenie graficzne. Znaczy nie, bo on nawet się rusza do tyłu wtedy, spójrz. Ha! A to nie wiedziałem o tym, powiem ci szczerze. Nice. Jak w Holmesach. No w sumie tak. Okej. Okay. Lifestyle. Czy lifestyle? Więc hapeków. I ty masz przy okazji studnia. Zapisane. No on ci mówił ten, tam mniej więcej, że tutaj warto wrócić później, ale teraz jeszcze nie mamy umiejętności Mega Manie. A tam nie mamy umiejętności. W sensie nie, że skilla, bo jesteś bardzo skillet graczem oczywiście. Aaaa! Możesz się po prostu odbić od tej ściany po lewo, co masz? Nie doskoczę tam inaczej. Nie no. Ze ściany byś doskoczył, z tej z prawej na tej. No. Nie? Za każdym jebanym razem. Ja tak ciągnę jeszcze z jego. A kto powiedział, że ja nie czytam dialogów? Ej. Nie wiem. Okej, czyli tutaj też na razie efektywnie nic nie mogę zrobić chyba? Mhm. Bo tutaj też nie mogę spać w dół ani z tych ja. Coś jeszcze tutaj zostało, co powinien zgadzać albo zobaczyć. Mogę co najwyżej tam... By the way... Bo jeżeli nie wiesz, co to znaczy na mapie, to jest legenda, która ci może z tym pomóc. Chyba Y jest legenda, aha. O. Mhm. Stąpa Bleflor. Jestem pewien, że mogę stąpować. Jak Yoshi. A no i studnie są twoim tym fast travel, pamiętam, jakbyś chciał z niego skorzystać. Przypominam, bo to było mówione, ale ten...
daje znać, że... A nie, biorąc pod uwagę, nie widzę, żebym miał tu coś jeszcze do ogarnięcia, co najwyżej przy tym Ancestral Tree. Mogłoby coś być? To jedyne, co im... No bo ty chyba tam po prawo nie byłeś. O, po prawo od drzewa, tak mi się wydaje. Tam jeszcze nie było. Dobra, czyli trzeba całą tę drogę wrócić. Już tutaj coś jeszcze jest. To jest save point. Nie jestem w stanie zaprzeczyć, że znajduje się tutaj rzeczona możliwość zapisania gry. Trzeba jakoś tu wrócić, całą tę drogę. Całą tą ogółem. Bożym. Nie od tego obejrzę. Tak, nie od tego, to od tego. Nie udało ci się. You failed. Task failed successfully. No dobra. Uważaj, bo to spadnie cię. Okej. Okay. Tak? Good. Dobra, czyli stąd chciałem zobaczyć, co to jest na górze. To jest cały ten model video. Wow. Hej, bo tu to było. Wydaje mi się, że możesz tutaj nie obrywać. Jest niezerowa szansa, że mogę. Zastanawiałem się, czy mogę daszować ze ściany, ale chyba później, jeżeli już. Powiem ci tak, w drzewku umiejętności masz fajną umiejętność, jak sobie na nie spojrzysz. To za artefakt mapy. Tak? Czasami brak backseatowania jest taką piękną rzeczą. A ja tam nie narzekam na brak backseatowania. Nie, no bardzo dobrze. Jeszcze pytanie, czy tam na górze czegoś nie było. Bo ma papka zajmie mi, jakby coś tam było, ale pewnie to było coś, gdzie nie mogłem się dostać, więc upewnię się tylko. Jak dawno temu, Marcin, grałeś w jego ostatni raz? A, bo to tu powinno być. No to nie, to tam na pewno nie skoczę. Najgorsze jest to, że jak widzę takie długie dasze, to aż koleci, żeby spróbować. Ale tutaj to na pewno nie. W koniec 2019, tam nie aż tak dawno. Nie zapomniałeś o czym? O czym? Nie, bo ja nie wiem, czy ty chcesz iść tam po prawo? Wrócić do tego, do studni? Czy... Czekaj, gdzie był ten... Mapstone? Po prawej. No... tak. No to ja się... zapomniałem o czymś. O czym? A jak przejdziesz dalej? Nie znasz się. Nie znasz się. Ile ci zajął skierowanie tego dla Chica? Nie pamiętam. W sensie ile prób? Wydaje mi się, że dwie. A ile czasu? Zrobiłem chyba dwie godziny, 2,5 godziny. Tak na luzie, przechodząc. I nie pamiętam, czy robiłem ten normal, czy na easy. No wiem, ja go mam, ja mam ten akik. Chyba 2,5 godziny można, tak mówię, luźno przechodząc. Wiem, że tak nie działa, ale i tak odruch.
a tej lepiej tego nie próbować. Przy odrobinie wyczucia można wyskoczyć, jak się jest w powietrzu, tak jak zlatujesz z jakiejś powierzchni. To możesz jeszcze przez chwilę wykonać skok. Wydaje mi się, że jest coś takiego. Ale trzeba naprawdę precyzyjnie zrobić. O! Właśnie w ten sposób. Nieco ci to wydłuża skoki, to na pewno, to pomaga trochę. No, w ten sposób chociażby. Dzięki za mapę, na pewno pomoże. Dzięki, wszystko już wiem, na szczęście wciąż nie mogę z tego skorzystać. Ale min, będziesz miał na przyszłość. Dobra, czy tutaj coś jeszcze mi zostało? Co to się świeci? Link. Will of the Wisps jest chyba lepsza legenda, bo ci wyświetla napisy nad rzeczami, a nie z boku. I tam przy drzewie generalnie ten nie mogłem przejść, jest. Więc pewnie dobrze mogę się rzeczywiście łatnąć. Cieszę się, że... Mgliście pamiętam, że mapy w Hollow Knightie były specyficzne. Dobra, czy gdzieś jeszcze mogę... Ale dopóki nie kupiłeś mapy, to nie miałeś mapy. Okay. Tak działają mapy w Hollow Knightie. Jest to dupy. Jak już mówiłem, były specyficzne. I ty dalej masz taki stan, nie mogę. A kiedy miałem ich użyć? No tak, wiem. Po prostu mnie to bawi. Au. Okej, tego choćbym chciał, to nie przeskoczę. Co? Mąka jest. Ciekawe to było. Wiesz co, absolutnie jestem w stanie uwierzyć, że jakaś gra zrobiła coś podobnego. Tylko, że się wyjebała tak jak ja. Tylko, że można tam utkwić, bo możesz przejść w jedną, a nie w obie strony. Ula. Jest na pewno jedno miejsce w grze, gdzie możesz przeklipować przez przeszkodę. Zaskocz mnie. No to co? Chyba wiesz, co to oznacza? No teraz z tym daszem ci się trochę może wydłużyć skok. Jak go zrobisz tak w powietrzu. O, widzisz? To jak możesz sobie wydłużyć ten skok, to jest absurd, moim zdaniem. Przecież ty z połowy dasza go zrobiłeś. No. No. Jestem niemalże pewien, że to ci pomaga lekko, sequence breakować miejscami. Nie na tyle, że dostajesz nową umiejętność, ale że pewne dropy przed tym, jak powinieneś je zdobyć. Zastanawiam się, jak późno można to zajść, ale... Wiesz co, jest do tego pewien rytm, mi się wydaje, że to jest... Znaczy nie, ja czuję mniej więcej kiedy, tak? Mm-hmm. Tylko wskazałem, powiedzmy, jak pół... Późno. Nie, to już dosłownie było na zasadzie, dobra chuj. No tak, albo nic nie zrobiłeś praktycznie przez ten czas. A kolega, spadł mi dalej. A tu chyba ci to nie pomoże. No to wcale nie jest tak, że dopiero co tu byłem. Czy ludzie robi modę custom mapy? Na pewno jest randomizer do Ariego. Tak, my dopiero zaczynamy. My ten jeszcze nie byliśmy u drzewa. A to są ulubione platformy Shinjiego zdecydowanie? Te dwie? Nie wiem, o co ci chodzi. Kurwa. Posiedzimy tu chwilę, spokojnie. Okej.
Pół żartem powiedziałbym, że dla ludzi, którzy przychodzą na mojego Fire Emblema, to powinni się przyzwyczaić, że spędzamy dużo czasu na rzeczach absolutnie zbędnych, jak na przykład łowienie ryb. Ja mi pójść to jest to. Dajcie? Pes? No dobra, już spadnę. Nie mogę z tego człowieka wajdować. Uwielbiam go. Jedna rzecz mnie zastanawia. Jest. Nie. Au. Au. Kolega za bardzo minął w spada. Te psy muszą mieć niezły zasięg. Skoro tak je słychać. To nie chcę kończyć. Zdefiniuj kończyć Celestę w sumie. Ja muszę zacząć. Jak wrócę teraz do Warszawy, to zastanawiam się, czy... Nie, Hollow Knighta najpierw muszę skończyć. Później chyba Residenta 7. O nie. Dobra, padł. Wspaniałe. Milodzie. Wow i... Jak wam w ogóle ten weekend miał, drodzy widzowie? Bywało gorzej. Ja... co już mówiłem w niedzielę, moja znalazłem całkiem fajne anime, które się zaczęło w tym sezonie. Jest dużo fajnych anime, które się zaczęło w tym sezonie. Shaman King. Do tej pory nie obejrzałem pierwszego odcinka, by the way. Fumetsu no Anatae się nazywa. Ma bardzo ciekawy ten, bardzo ciekawy ma premis, bardzo ciekawy jakby koncept i jest kędziorostu za narratorem. Przekąski, a ten wczoraj miałem browarka na weekend. Piwo, Ew. Jakkolwiek ja nie lubię jakby zwykłych, niesmakowych, to jest jedno, które tutaj w domu się pije, które mi nawet pasuje. Ula. Comes with death tak zwane. Bo to wszystko się stacza. 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 A ja cię tylko zawodzę. 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 Chuj. Zoom. Yeet. Yeet is the fetus. Jutro też raczej będzie investigations. Powinno być. O, nie przewiduję, żeby miało nie być. To be honest. Ja zobaczę, jak będę od tej pory streamował, bo wracam do biura na ładnych parę miesięcy, więc może być z tym różnie. A, problemiki. Znaczy problemy, wiesz, to nie jest tak, że to dla mnie jest jakiś problem wielki, tak? W sensie nawiązuję teraz do tego, co Marcin napisał. Ech.
Nie, te twoje historie z urzędem pracy to był dobry mem, nie powiem. Fuck! Czy mi się zdaje, czy ten dark wybija cię trochę w taką trajektorię góra-lewo? Nie. A, bo to jest... Wiesz, nie żeby coś, ale naprawdę nie wydaje mi się, że możesz to zrobić. To by się tylko... Cię nie podpuszczam. Za późno. Właśnie nie podpuściłeś. Najbardziej się boję, że ty mi udowodnisz, że się... Najgorzej, co nie? Znaczy, wiesz... Po prostu mi się wydaje, że się nie da w ten sposób. Znaczy, mi się wydaje, że za wcześnie próbuję skoczyć. Bo tak powiem. Tylko jednocześnie nie mam pomysłu, jak to mocniej rozbujać. Czyli jeżeli chcę wskoczyć tam, na te wyższe platformy z tej platformy. Chcę rozchuściać te platformy na tyle, żeby się udało skoczyć tam do góry. A! Reverse psychology, kurde. Okej, okay, wrócił tak, że się buja jeszcze, nice. Masz rację, Marcin, nie jestem za słaby, żeby sobie odpuścić takie rzeczy. I co teraz? Pozdrawiam, i co teraz? Jump. Jebna ci książka odwróconej psychologii. A co ty na to? Wiesz co jest najgorsze? Co? Że mam wrażenie, że te wilki, czy cokolwiek by to nie było, mogą bardziej odbijać te platformy niż ja. To teraz chyba nie będzie mi dane tego sprawdzić. Dobra, przyjmijmy, że to będzie ostatnia próba. A to gdzie Duk teraz jesteś, że musisz zdążyć? Poubijać, żeby mi nie przeszkadzali. Tyru. Na rowerze, I see. Właśnie zdaje, jak to mogę bardziej rozbujać jeszcze? Nie, czy możesz przez to, że po prawej ci się blokuje na tym, na pniu. Znaczy to powinno się rozbić po prawej stronie i jeszcze odrobinę do góry podjechać, mam wrażenie. Ja pierdolę. Nie wyhamowałeś trochę. Nie. Możliwe. Właśnie przez to, że jest taki pęd jaki jest, to ciężko tam w lewą stronę skoczyć z powrotem. Tak jakby. O, się zespię. Dzięki za sowinka. Jezus! Nie. Boże, Boże! A jako, że dark jump mi nie daje wysokości, powiedzmy, to nawet nie ma co sprawdzać pod tym kątem. Mhm. Ale przez chwilę miałem mini zawał, bo byłem niemalże przekonany, że ci się uda. O!
co tam się działo? Wszędzie próbował wskoczyć na te platformy wyżej, na które normalnie nie masz prawa wskoczyć w tym momencie gry. Ciekawe fizyki i ten... fizyki platform. Pozwolę sobie zapis to zrobić. To jest raczej nie do zniszczenia obecnie. Chociaż niby jest to odwrót jakby dostawało. Ale zgaduję, że to tylko taki efekt dźwiękowy. I tu masz coś darmowego lifestyle'a. Innymi słowy, możesz teraz oberwać aż dwa razy od przeciwników. Damn! Czemu nie można deżampować od ścian? Mówię, strasznie nie lubię tego, jak tutaj powoli się wykręca. Znaczy wiem, że to dużo bardziej zgodne, bo jesteś fizyką i w ogóle tak, ale... Nie jesteś przyzwyczajony do czegoś takiego. No nie wiem. Iksy rozpieszczają. Myślałem, że może Wormsowa logika tutaj zadziała. Francuzi uprawiają matematykę, jak odliczają do 100. Kojarzę, że było coś takiego. Wow. Że oni 20 dodają? Żeby liczyć ten? Albo 60, nie jestem pewien. 40 razy 2 to 50. Dobra, w prawo byłem, to powinienem w lewo iść. Najlepiej, żeby mnie zostawiły, to już w ogóle będzie super. Tu do góry nie mam jak przejść. O, i tu możesz w końcu wydać te keystone'y. No i to jest miejsce, do którego powinienem wcześniej iść. Więc powinieneś, akurat Blackwood Barrows to jest miejsce, do którego możesz iść w każdej chwili tak naprawdę. Zauważyłem. Ja się zastanawiałem, czy ty tam będziesz teraz, czy nie wiem, stwierdzisz, że pomijasz tą miejscówkę i idziesz tam później. Z drugiej strony miałem przecież, że ty ją teraz robisz. Może czekaj, czy to nie... Czy tam nie dostaliśmy Warjumpa, nie? Dasha dostaliśmy w Blackwood Barrows, Warjumpa dostaliśmy tylko na dole. O, tyle kistonów. Od razu ci powiem, bo to też chyba nie jest duży spoiler ani nic, jak ci powiem, że Dash i te studnie, a raczej Dash i Fast Travel, zostały dodane chyba do edycji definitywnej. A, czyli teraz muszę po prostu nazbierać parę tych energy celi. Tak, tak. Padaka. No, czy nie gra w Definitive Edition, inaczej nie miałby Dasha. Mniej więcej. Chcę zrobić coś głupiego, czego pożałuję. Aha. Jezu. Czy on strzela, czy nie strzela? No! Chuju. Wow. Ej, to jest ostatni kisno. Mogłeś potem, po której się damage boostowałeś po prostu wiem, na około. Wiem. Uwierz mi, spodziewałem się tego. Speedrunner, no, po prostu. Wrodzony. Aż nie, to było głupie, bo dało się to zajść lepiej, tak? Efektywnie. By the way, to jest najlepszy motyw w grze here. Czemu nie mogę doszalować? Z Marcinem jesteśmy... Znaczy,
Ja uważam, że są lepsze, ale ten jest na pewno w topie. Odblokowane osiągnięcie, The Ancient Being. Praktycznie wszystkie utwory z tym leitmotywem są zajebiste. To w prologu była ta scena, gdzie jakby jest taki jebs i Naru zabiera Oriego do domu z powrotem. My child never came. Powiedział ksiądz na parafii. Ajajaj. Nazywa się Kudo dlatego, że jest czarny? Naa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 
Drezil. To Ginza 3. Ginza z Rage Blade. Ginza? Ginza? Ewentualnie. Kurde, za miesiąc już ten remaster. Ja i tak raczej albo ściągnę, albo poczekam na promocję jakoś. No, ja też uważam, że promocja jest sensowna. A z tego, co kojarzę, wersje konsolowe nie mają idealnego performance'u. One more dog rejected. Znajdź albo Ginzo. Dobra, pozwolę sobie zepsać. Chciałbym jeszcze sprawdzić, czy tutaj czegoś nie przegapię. Ziemia jest niestabilna. Jest. Hello, gro. Zastanawiam się, czy ja miałem tu być, czy ja miałem się łatnąć w sumie. Boga mi sugerowała, jakbym miał się łatnąć. Nie, po prostu dostałeś komunikat przy tym, przy... Standardowy komunikat dla tych studni. Hej, jest? To się buja. Nie. Na Boga. Nie, masz rację, nie będę tego robił. Chociaż. Powiem ci tak, to ci się naprawdę nie opłaca. Masz rację, nie opłaca mi się. ten czad do. Nie, ja powiem tak, daj. Chyba sam to wydaje mi się. Gdyby nie pewna rzecz, to ja bym powiedział, że niech to robi, ale. Jej. Mamy kolejną umiejętkę. Czas lecieć. Chciałem w chat-shota to mam, co to jest. I Church Flame zużywa jeden energii. Aha. To nie jest tyle shot, co bardziej to jest taka eksplozja. Zużywa energii? Czy po prostu ta ściana mi odnawia przy okazji? Nie, zużyłeś energię, zużyłeś ten. I teraz zużyłeś drugą jednostkę. Aha. Ale możesz sobie energię odnowić przy tym drzewie, albo tutaj po prawej. No generalnie warto jest szukać Energy Celli, to na pewno.
Zwłaszcza, tak, że były tam jeszcze te głupie drzwi, które były do otworzenia za ileś. Tak, tak, za 4 bodajże. Pociąg dźwignie. Ciąg te wajchę krąg. No i to z ma możesz zniszczyć. A, sobie ich przestań gadać. Nie jest to duży Baxi dalej jednak. Cringuje z siebie czasami. Ability point. Yep. Wszystkie moje faki. Dopóki nie mam... Aż sobie czekaj. Musiałbym mieć tego save'a akurat. Wróciłeś tutaj do tego miejsca, gdzie była ta skała wcześniej. Mówiłeś, że zadajesz jej obrażenia, ale nie możesz jej zniszczyć. To chyba była dokładnie ta sama. Okej, okay, czyli to mi nie daje. Ale chcę wpuścić pierdol do oczu. Zastanawiam się, czy to może mi daje jakiegoś śmiesznego boosta, ale ewidentnie nie. A ważne, jakbym coś jeszcze mógł tutaj ogarnąć. Czy są tu oznaczone jakoś te drzwi, które wymagają ileś energy celi? Tak, to są te z czwórką nad sobą. Energy gate'y to są. Aha. I ich, no ile celi potrzebujesz, no to się cyfra pokazuje na ścianie. Przyczyną, żeby nie było, to nie jest tak, że możesz sobie jakby wrzucić jeden cel, odejść i później wrzucać następne. Musisz mieć naraz. Aha, czyli teraz efektywnie nie mogę tam pójść. Nie, musisz mieć naraz 4. Aha. I wszystkie musisz ten po prostu w jednej chwili wrzucić. Więc... Jasne. Dobra próba to Gimpera. No i mogę równie dobrze po prostu tędy skoczyć, ale to za mało fajne, I guess. Cześć, bo ja tutaj zgadnąłem to szaleństwo. Yep. Wiecie, jakie komórki są najbardziej martwe? Moje? Nie? Moje mózgowe gambo. Tutaj to byłem blisko. Ciągałem za te wejście w końcu? Nie. I dlatego ci mówiłem, że się nie opłaca. Oj, tam ma rodzisz. Bo dosłownie za 5 minut masz dźwignię, które... Hej? Nie, śmieszny był sprite. Wiem. Dobre wyczucie, Jerychronie. W dobrym momencie napisałeś o tych animacjach. Nie, po prostu ta gra jest pięknie zanimowana. Płynność i movement to jest... Młach. Zwłaszcza jak się zablokujesz gdzieś na rożniku. Ta gra jest czasami za płynna. Wszędzie to jest takie 2,5D? Ej kolegowie, to się buja. O? To się puszcza. A tam po lewej jest coś do zgadnięcia. Tak. Chociaż zastanawiam się, czy zwykły wyskok z daszem byś nie dał ten... Nie, za cholerę. Możesz spróbować. No dobra, prawda? Chociaż. Próbuj na siłę. Wydaje mi się, że jak odpowiednio wycyrklujesz? Mówię jej coś na temat cyklowania w Orim. Co o tym sądzę?
A nie podejrzewam, że to jest zamierzona metoda zgarnięcia tego. Co nie ma efektu, że bardzo mi się to nie podoba. W sensie to, co teraz robisz, że jest zamierzone, czy? Nie. A, albo jakieś double triple jumpy. Boże. Nie będę kwestionował, dlaczego on się tak kręci przy skoku. No! Chuje. Od lewej nie wiem, czy się da. Nie pamiętam, nie chcę skłamać. Się w to wpierdzieliłem. Jezu! No, znaczy Shinji rozwija umiejętności, na razie Shinji wie co robi. It's okay. Udaje, że wie co robi. To znacznie lepsze określenie. Gdybym wiedział co robi, to nie próbował robić tego, co właśnie teraz próbuję. Nie, że ty właśnie doskonale to robisz. Tak. Nie, no patrz, to się robi tak. Tylko, że nie. Mówię, mam wrażenie, że Ori za bardzo, powiedzmy, do tyłu skakuje, żeby dało się takie skoki zrobić. Mm. A jak próbujesz robić w ten sposób, to no nie pyka. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo kwestia bardzo, bardzo dużej precyzji. O ile w ogóle tam się da odbijać, bo mam wrażenie, że z tym jest problem. Bo widziałeś, że już 2 czy 3 razy tam skoczenie się nie dało. Mhm. O właśnie. Mam wrażenie, że tam się już nie da odbijać prosto. Mógłbym nie spadać, proszę. Nalegam. Nie no, to się nie buja. Tego się trzymajmy. Mhm. Na pewno nie tak jak tamte platformy. O, zdecydowanie. A szkoda. O nie. To też sobie oleję. O. Jezu, ile tego jest? Za dużo. Boom. Kokun. Yes. A dalej nie byłem, na górze jedna karę wymaga 4 energii. Mm-hmm. Przeciwnik, który mnie zabija też. Okej, to drugie było kompletnie niepotrzebne. Trochę. Nie będę kłamał. Czaj, czy mi się wydaje, że ten przeciwnik mi dodaje 3 HP w takim razie? To mój święty Boże. O, wciśnij, żeby otworzyć te drzwi, na które nie masz energii, żeby je otworzyć. Właśnie zastanawiałem, czy po tym powiedzmy, mogę skakać, czy nie mogę skakać. Mhm.
Zastanawiam się, czy lepiej jest z tej z góry? Nie. Tak. Aha, czyli to i tak. No bo ta energia byłaby mi potrzebna. O mój święty Boże. Nawet nie chcę pytać, jak tam się trzeba dostać. To było ciekawe. Ja nim nie wiem. Ma jakiś konkretny plan na celu. To wygląda, jakbym miał plan. Ale tak naprawdę nie mam żadnego planu. I już wiem. Ja nie słyszałem. Honestly, czy coś ciekawego? Ani opaw. O mój święty Boże. Aha, czyli tutaj. Czemu to wygląda, jakby to miało zęby? Ha? A, faktycznie. Ciekawe. Nie no, muszę to przeskoczyć normalnie. Ale my możesz to po prostu stankować, bo i tak dostajesz po lifestylu ten refill do kapelusz. Ale to już wygląda sensownie i bardziej ten pasek życia. O, nie. I gadamy. Dobra. Pytanie, czy ja tam teraz wrócę? Da się. 100%. Da się. No to co? Poleciałem bardziej niż myślałem, że polecę. Nie! Boże. Udaję, że więcej robię. Dobra, zapisał! Udało się. Chcę najpierw sobie w prawej, bo tam jeszcze pytałych. Yep. I mamy kolejny Energy Cell, też bardzo dobrze. Też bardzo, bardzo dobrze. Jeszcze jeden i będziemy mogli drzwi otwierać. Wiele remasterów. Sonic Adventure Remake, please. Sonic Adventure Remake? Dupa, remake? Znaczy, wiesz no, właśnie rzecz w tym, że jeżeli zrobiliby porządny remake, to by mogło być całkiem system agarite. Znaczy, z tego co pamiętam, to ja nawet mówiłem o tym, że jedna rzecz to jest bugi, a druga to jest tragiczny level design. I mean, to nie jest tak, że level design się nie może zmienić przy remake'u. No to wtedy to już robisz nową grę praktycznie. Może? Sonic 06-2. I absolutnie okropnie. Pójdź na to z tej strony, na nowym sprzęcie loadingi na pewno byłyby krótsze. Nie jesteś w stanie zaprzeczyć. Jest... The Master Saga Frontier. Nie, tak nie można wysadać. Saga to nie jest jakaś seria skwerowskich RPG-ów? Znaczy, nie wiem czy skwerowskich, na pewno RPG-ów. Przysięgam, da się tam skoczyć. Tylko, że nie. Jest od square, okej. Okay. Bo próbuję sobie przypomnieć, jakie gry robił Enix, kiedy jeszcze był samym Enixem. Interesujące, nie wiem po co to, ale... czy... Mam ochotę powiedzieć, że Dragon Quest jest Enixowy. Ale głowy nie dam. A cóż to? Gdybym tylko miał, co nie?
Dekuje Enixa. No teraz jest Square Enixa. A. Okej. Okay. Było warto, przysięgam. Balan Wonderworld. O co z tym chodzi? Ja wiem, że to widzę to na Netflixie. A ja się boję chyba zapytać. Ta gra to fatalna porażka. Czy istnieje świat, w którym ja to robię? Okej, dasz ma stałą długość, to na pewno. Wydaje mi się, że to bardzo cię wyrzuca w prawo, żebyś mógł to zrobić. Nie ma sta. Proszę. Ja po prostu go skacam skokiem. Nie jestem przekonany w tebie, ha? Okej, stąd już jest za daleko, to na pewno. Aha, i czarko w lewo automatycznie przerywa mi dasza. Więc muszę. Jeżeli chcę to tak zrobić, to muszę najpierw skoczyć, ale potem też ten deseń. Ale wydaje mi się, że to nie przejdzie. Bo mi się wydaje, że... Bo efektywnie i tak robię, powiedzmy, skok, tak? Chociaż jest to niby wyżej niż tam z dołu. Więc wydaje się, że może mieć to jakąś szansę. To trzeba by to wymierzyć, ale nie tak jak ja to teraz robię. Blisko. Momentami mam wrażenie, że twórcy dokładnie wiedzieli, co gracz może chcieć zrobić i że zrobili to idealnie tak, żeby się nie dało, a jednocześnie, żeby miał wrażenie, że się da. Nie wiem, na ile intencjonalne było to, że daszem możesz wyskoczyć, kurde, w powietrzu. Z daszem. Zgaduję, mam wrażenie, że to jest mam wrażenie, że to jest oversight. A z drugiej strony w grze, która jest tak oparta na movementie, to może nie być oversight. W ogóle ostatnio jestem dużo bardziej samoświadomy tego, ile ja mam angielskich wtrętów w mojej mowie, więc trochę temu zapobiegać. Tak się da? Aczkolwiek są takie słowa jak movement, które po prostu trudno... Ruch! Ruch. Czy mam wrażenie... Poruszanie się. Nie dam się przekonać, że ruch to jest coś, czego nie da się zastąpić. Dużo większy problem miałbym z daszem jako takim. Zryw. To było ciekawe. Co mi daje wysadzanie tych rzeczy tak w ogóle? Ability points. Te pomarańczowe troszki. Dostajesz ich sobie w miarę dużo, bo 20. To było 25 na jedno chyba. I nie chciałbym rozmawiać o tym, co się wydarzyło. Słuchajcie, cofło. Właśnie zastanawiam, czy coś pominąłem przez to, ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie, bo przez cały czas robiłeś jeden skok. Nie wiem, co masz na myśli. Uff.
idealnie w to wskoczyłem. Jestem się dumny. To wymaga dużo większej precyzji niż uniknięcie tego. Jak potrafię zobaczyć grenade? Ha? Granat. Granaty! Polskie odkłonoszenie Sultan Sanctuary. Zrgulonka. Mariusz ma zgulonka. Grenado! Takie w miarę godziwe wartości tego expa. Nie chciałem tam poskakiwać. Uje. Jeszcze raz. Boże. Okej. To chciałem. Dobre miejsce na sobie. Hmm? To jest dobre miejsce na sobie. W sumie tu. Boże. Nie. Tak. Ej, mam tu. Nawet tutaj chyba muszę dochować niestety. Powiedziałem wrócić, a nie umrzeć. Final Fantasy Legend, to ciekawe. A tak. Te wszystkie rzeczy, które nazwałeś Final Fantasy, nie mają z tym wiele wspólnego. Moje ulubione. Wow. No co, trochę mapy do odkrycia. A przez trochę mam na myśli w chuj dużo, w chuj za dużo. O, grom jest dużo lokacją. Nie mam energii. Nie mam energii. No będziemy już tak się chyba kończyli powoli. No jakoś coś w ten deseń. Czy ja mogę... Halo? Nie mogę być przeciwnik, prawda? To chyba tak. Tak. Okej, to już mógłbym tego użyć. Znaczy... Tak. I potem to będzie zablokowane double jumpa. Mam wrażenie, że to jest zablokowane z double jumpem, żebyś za szybko nie zaczął łamać gry, jak dostajesz dasha. Nie wiem, co się robi. Musiałem. W każdym razie na dziś to było tyle. Widzimy się jutro. Powinniśmy się widzieć jutro, proszę. Tak. Ale tak czasem się... Cześć.